No to witam wszystkich bardzo serdecznie. To, że ktoś w ogóle wytrzymał do tej pory, to normalnie Mistrzostwo Polski. Do której balowaliście wczoraj, co? Do północy? No co tak szybko? A, brawo dla Maka, który dalej widać imprezę rozkręca. O kurde, przystawiłam. Jako, że październik jest miesiącem bezpieczeństwa, to porozmawiamy sobie bądź co bądź o bezpieczeństwie, tak? Jednym z narzędzi, które pozwalają ocenić to bezpieczeństwo, jest ocena ryzyka. No to właśnie poleciałam według tej polskiej normy PN N18002-2011. Więc jak generalnie to wygląda? Jest to najprostsza z metod, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka, tylko dlatego, że mamy aż albo tylko dwa kryteria. Jedno jest prawdopodobieństwo wystąpień danego zagrożenia oraz ciężkość następstw. Jeżeli mamy małe, tutaj nam wychodzi, patrzymy, że mamy małe prawdopodobieństwo, małą ciężkość następstw, to zagrożenie jest małe. Tak samo jak z małym, średnim i tak dalej. Jeżeli tu nam wyjdzie małe, to znaczy, że tak naprawdę możemy bez obaw to działanie, o którym myślimy, podjąć. W przypadku średniego warto byłoby się zastanowić, w jaki sposób zredukować to zagrożenie, zaś w przypadku dużego po prostu najlepiej tego działania w ogóle nie podejmować. Ten wstęp nie miał z tą prezentacją nic wspólnego. Dobra. Tutaj stąd właśnie na wstępie zapytałam, znacie moją żonę i kolega odpowiedział poprawnie. Podejrzewam, że jeżeli ktoś jeździ na Woodstock, to bardzo często na zaraz będzie ciemno odpowiada. No właśnie. To właśnie pochodzi również z tego filmu, z tego R. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zachęcam i najlepszy jest ten dubbing z Adamem i Ewą. Mój temat to jest taniec z całym ciałem w gipsie, czyli hakierowanie z poziomu dotneta. Także najpierw sobie... Zanim to powiem parę słów o sobie. No, jestem studentką informatyki na UZ. Pozdrawiam moich prowadzących, którzy teraz oglądają. Być może albo i nie oglądają. Powinnam być na zajęciach, a mnie nie ma. Poza tym mam podyplomówkę z bezpieczeństwa i higieny pracy. Mam jeszcze technika BHP, ale to robiłam wcześniej za gówniary. Poza tym jestem software developerem w Gemotialu. Tak to czytamy, bo tak, czemu nie? Kiedyś robiłam Security Besides w Polsce, potem postanowiłam się rozchorować, ale mi lekarz we wrześniu powiedział, że już chora nie jestem, więc może do tego w przyszłości wrócę. Może na przykład oprócz Warszawy jeszcze się Wrocławiem zajmiemy, jak będą chętni, czemu by nie? Proszę? Spoko, nie ma problemu. Poza tym szaleję po kanałach. Najczęściej można mnie spotkać na Listę Klonu. Jest to kanał, który założyłam miesiąc po tym, jak w ogóle się podpiąłam do internetu. Bo ponieważ generalnie to było tak, że na drugi dzień, jak miałam komputer w domu, znaczy łącze internetowe, to był i+, to postanowiłam sprawdzić w jednej starej książce, czy nadal coś takiego jak IRC istnieje. Okazało się, że tak. No więc... I nigdy nie umrze, tak. Więc mam ten kanał, za miesiąc będzie 10 lat, jestem z tego bardzo dumna. Poza tym hoduję mrówki. Nie no, serio, nie żartuję z tymi mrówkami. O, to jest nasze formikarium. Któregoś dnia mój narzeczony po prostu przyniósł mrówki. Zakochałam się w tych mrówkach i o. Tutaj mamy mącznika, a tutaj mamy kilka przedstawicielek gatunku Lasius niger. Taka ciekawostka, tutaj gniazdują, a żeby było im ciemno, to tu jest pudełko po routerze. No. Być może. To już wiem, skąd taki pakiet Lost na streamie. Dobra, no to zacznijmy może od tego całego tytułu, tak? Taniec. Szczerze mówiąc, co jak co, ale tańczyć to ja nie umiem. Ale zacznijmy od tego tańca. Pamiętam, jak kiedyś znalazłam taki dokument. Taki o. Eric S. Raymond. Jak zostać hakerem. Generalnie to jest ten dokument, w którym piszą, że większość hakerów powinna uprawiać hatha jogę, grać na instrumencie i pisać w Pythonie. No, to jest ten. I tam było coś takiego jak, tak, systemy operacyjne w tym świecie są systemy operacyjne na tym świecie poza Unixem, ale są one udostępnione w kodzie binarnym. Nie możesz przeczytać kodu, nie możesz go zmienić. Próbowanie nauki hakerstwa w DOSie, Windows lub pod Mac OS jest jak nauka tańca z gipsem na całym ciele, więc ten człowiek po prostu był moją motywacją, a jak wiadomo, twórca Jargon Files nie może się mylić, nie? Dobra.
Tańczyć to ja nie umiem i naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja tylko BHP i security to jedyne, co mnie tak naprawdę łączy, to koledzy z IRC-a. No, ale wróćmy sobie do analizy cytatu. Głównie mamy coś takiego, że ten pan powiedział, że zamknięty kod, systemy, które są udostępniane z zamkniętym kodem źródłowym, mają dwa główne problemy. Pierwszym z nich jest brak możliwości przeczytania kodu oraz zmodyfikowania kodu. Szczerze mówiąc, nie widziałam tutaj takiego trzeciego zrozumienia, tak? Czyli właśnie, no jakby nie było... Coś gapisz, jak ja się gapię, nie? Ludziom, takim wolnościowcom wystarczy samo to, że mogą się na ten kod popatrzeć. Że mogą sobie go przeczytać. No tylko, że wiecie co? Prawda jest taka, że jak chcą, to i tak mogą. Tak, mamy binarkę, to mogą sobie podejrzeć w taki sposób, a jak mają trochę więcej hajsu, to nawet w taki. I teraz pytanie do was. Tutaj mam taką piramidkę. Kto z was kiedykolwiek przeczytał interesujący fragment kodu? Okej. Okay. A kto z was przeczytał jakiś cały moduł kodu, kiedykolwiek? Dobrze. Kto w ostatnim miesiącu? O, jeszcze są. A kto z aktualnie używanego release'a? Tam panowie to chyba nic nie robią, tylko kod czytają, nie? A z ostatniego pusha? To teraz mam pytanie, kto przeczytał ostatnio całą bibliotekę dowolnego oprogramowania? Ci panowie dwaj. A kto przeczytał wszystkie programy, jakie ma zainstalowane w aktualnych wersjach, najnowszych, jakie są? Bez przesady, nie? A słuchajcie, a tutaj ten człowiek mówi, że jedynie ktoś powinien przeczytać cały system operacyjny, bo to jak przeczytamy kawałek, to nam nic nie daje. Więc, nie? A jeszcze zaraz wyjdzie właśnie sytuacja, że tu jesteśmy jeszcze na poziomie kodu, a co jest po tym kodzie, tak? Ale już dam sobie z tym jakby spokój. A kto z was przeczytał ostatnio jakąś książkę fabularną albo techniczną? Ręka w górę. Też się liczą. Niektórzy wolą czytać. I słuchajcie, z tej drobnej ankiety mi wyszło, że hakerzy wolą już poczytać książkę fabularną niż kompletny source code każdej wersji biblioteki, jakiej używają, a co dopiero myśleć o systemie operacyjnym, tak? Mamy tutaj żywy przykład tego. No i nie mówię, oczywiście tam te modyfikacje się zdarzają, tak? Niektórzy sobie modyfikują kod, ale właśnie, modyfikować można zarówno kod bezpośrednio, jak i kod, który już jest skomplikowany. I jeżeli chodzi właśnie o to takie czytanie wszystkiego totalnie, to wiecie, twórcze umysły są wartościowym, rzadkim surowcem, nie powinny być marnowane na powtórne wynajdowanie koda. Ja, tak, jest tyle innych problemów, które czeka na rozwiązanie. No i problem jest taki, że jeżeli cały czas będziemy czytać kod, to zabraknie nam czasu na to, by go tworzyć. A obecnie tego kodu otwarto-źródłowego jest tyle, że głowa mała. Nie mówiąc o tym, że na okrągło używamy kodów źródłowych, które są dostarczane przez osoby trzecie i po prostu dokładamy to jako DLL-ki, nie? Jakby ktoś chciał wszystko totalnie przeczytać, żeby był w stanie sobie rękę uciąć i by tą rękę mimo wszystko miał. No nie wiem, ja bym na przykład nie dała sobie ręki uciąć za swój kod. W sensie za to, co generuje, jeżeli chodzi o paczki i tak dalej. Jeżeli weźmiemy fakt właśnie, że ci ludzie patrzą i widzą, tak, to jest jak na wypadek. Ja tutaj wzięłam, że gapię, tutaj ściągnęłam sobie z demotów, gapię na miejscu wypadku, nie licz na ich pomoc, oni tylko szukają sensacji. Tak samo jest w przypadku błędów, tak, w oprogramowaniu. Czasami ludzie patrząc na to, jeżeli nawet coś znajdą, to oni nie powiedzą o tym nic. Chociażby dlatego, że, nie wiem, są w służbach, albo potrzebują zero day'a na przyszłość, albo, nie wiem, nie chcą robić ludziom problemów. Albo jeszcze gorzej, po prostu pójdą z tym do mediów i zrobią, nie wiem, jakieś totalne szaleństwo w stylu, wiecie co, oni to dopiero mają tam, no, kawałek dziury. Aha, słowa dziura miałam tu nie używać, dobra. Mniejsza o to. Także, reasumując,
aby zmodyfikować działanie systemu operacyjnego, nie potrzebujemy kodu źródłowego. To, co tutaj pokazałam, to tylko kilka właśnie takich przykładów, w jaki można wpłynąć na działanie systemu operacyjnego bez modyfikacji jego źródeł. W przypadku Windowsa jest to chociażby biblioteki, zwłaszcza biblioteki, które gdzieś tam sobie w gaku siedzą. Jest to modyfikacja powłok systemowych. W przypadku C-Sharpa polecam do tego użyć SharpShare'a. Mamy wszelkiego rodzaju usługi systemowe, mamy pisanie sterowników, zwłaszcza, że zauważcie, że w przypadku, jeżeli jesteśmy w sterownikach i piszemy coś tam, co właśnie ma bezpośrednie gadanie ze sterownikiem, no to pracujemy w kernel modzie do tego stopnia, że jeżeli nie wyłapiemy exceptiona stamtąd, no to niestety mamy blue screen, nie? Poza tym w WMI, o którym ktoś tam w którymś momencie napomknął, pobawimy się nim trochę, mamy rejestr systemowy, tak, gdzie też możemy coś tam, wiecie, namieszać. Mamy wszelkiego rodzaju wrapery i możliwość ich pisania. Możemy się zawsze bawić debugerem. I właśnie przykładem ludzi, którzy bawią się systemem totalnie jak chcą, jest chociażby SysInternals i jego narzędzia, tak? Oni to po prostu gadają z Winapi dosłownie chyba w jego języku. Dobra. Starczy może o tym, to porozmawiajmy sobie teraz o bezpieczeństwie. No taniec był, dowiedzieliśmy się już, co z tym tańcem, to teraz trochę o bezpieczeństwie, nie? Wziąłam sobie ze słownika języka polskiego i mamy tak, bezpieczeństwo jest stanem braku zagrożenia, taką definicję, ale jak później chciałam zobaczyć, co to jest zagrożenie, no to napisali mi, że to jest brak bezpieczeństwa albo brak poczucia bezpieczeństwa, więc no tak trochę, żeby zrozumieć rekurencję, to trzeba najpierw zrozumieć rekurencję, nie? Bezpieczeństwo Angole sobie dzielą na safety i security, czyli tu jest bardziej takie poczucie bezpieczeństwa, a tu jest bardziej taka ochrona przed zagrożeniem, czyli my tego akurat nie rozróżniamy. Dobra, jeżeli chodzi o ludzi od bezpieczeństwa, no to pierwsze, co się takiemu typowemu robolowi nasunie na myśl, to jesteśmy my. BHP-owcy, tak? Ja jestem BHP-owcem z zawodu, poza tym, że deweloperem. No, więc to są jacyś ludzie, którzy właśnie chodzą z tymi wszystkimi ocenami ryzyka, kartami charakterystyk, czy tam listami kontrolnymi i sprawdzają, czy aby nikt nie robi nic niegrzecznego. A tak poza tym, no to jeszcze wydają jakieś tam środki ochrony i na szkoleniach straszą ludzi przed tym, że sobie zrobią krzywdę, tak? Dzięki Bogu zegarek jest cały, bo ja bez zegarka to jak bez ręki. Ale są też inni ludzie od bezpieczeństwa i są to ci państwo, no. Mamy takiego tutaj oto ochroniarza i takiego tutaj oto ochroniarza, tak? Ten pan jest gdzieś tam uzbrojony, wiecie, jakiś bramkarz, jakiś, wiecie, jak tam kasę w banku konwoj przywozi do banku, no to są też tacy panowie, tak uzbrojeni po zęby, strach się bać. No to są tacy bardziej nasi security, tak? A to jest pan, który dba o to, żeby wydać dostęp do tych zasobów, czyli to byłby bardziej pan admin, tak, w naszym środowisku. Pan Pechat. No i jeszcze mamy takiego e-ochroniarza, tak? Czyli to jesteście wy. To jesteście ludzie, czyli to są ludzie, którzy są po prostu zabezpieczeni w nieco inny sposób. Ich monitoring to jest głównie jakieś, wiecie, logi i tak dalej, nie macie monitoringu wizyjnego. I waszą pałką teleskopową to jest jakiś firewall i obcinanie ruchu, nie? I generalnie to wy jesteście tymi, którzy próbują zapobiec tymi zagrożeniami, ale tacy bardziej więc no e-security można powiedzieć, żeby oddzielić od tamtych security, czyli panów emerytów z napisem security na swoich kurteczkach. No jest jeszcze cieć. Pan cieć. To jest taki człowiek, który... Tak? Tu jest specjalista od ochrony, więc pewnie wie na ten temat więcej. Brawo dla prezesa. Jeżeli chodzi o właśnie tych panów, to są panowie, którzy chodzą na obchody, czyli można powiedzieć taki trochę red teaming, tak? I jeżeli wyłapią jakieś niefajne sytuacje, no to po prostu wołają inne służby wtedy, tudzież informują osoby za to odpowiedzialne. Mamy jeszcze... takiego ciecia, czyli taki można powiedzieć e-cieć. Czyli jest to tak zwany nocnik. Jest to pracownik, który siedzi sobie gdzieś tam zaszyty w nocy w serwerowni i wie, że jak te albo te się lampki zapalą, albo jak zobaczy logi na czerwono, to ma szybko dzwonić po specjalistę, nie?
Kolejny kto jest? To jest bezpiecznik. Może nie tyle kto, tylko co? Bo to jest bezpiecznik. Także jest to urządzenie elektryczne, które zabezpiecza tą całą sieć elektryczną przed przepięciami, tak? I on się właśnie pali, żeby nie spaliło się wszystko wokół. A to ja w takim razie pójdę krok dalej i wam pokażę, co to jest niebezpiecznik. Dobra. To jest, proszę państwa, niebezpiecznik. Czyli kiedy wyrzucimy topik i powierzymy bezpieczeństwo jakiemuś rurkowi czy innemu drucikowi, bezpiecznik zmieni się w niebezpiecznik. Tak, prąd płynie, wszystko jest świetnie, ale można doprowadzić do tragedii, tak? Ta sieć się przeciąży i się zapali, tu żaden CloudFar już nie pomoże, nie? Także moja informacja jest taka, nie wymieniajcie topika samodzielnie, no chyba, że jesteście elektrykami i wiecie, co robicie. Innymi słowy macie, słuchajcie, obiekt niechroniony. Dobra, jako że na bezpieczeństwie wy się znacie bardziej, a ja może trochę o dotnecie poopowiadam. Także dotnot, dotniet, what the fuck, tak? Słuchajcie, wiecie co, jak ja się zaczynałam tym zajmować, to była po prostu z jednej strony konkurencja dla Javy, z drugiej to było takie miejsce, które, wiecie, w którymś momencie, znaczy najpierw to jest tak, że wybieramy Linuxa, bo nikt nie używa Linuxa, w którymś momencie wybieram, jak się zaczyna w takim ciekawym środowisku obracać, to zaczyna się wybierać Windowsa, żeby się różnić od innych w drugą stronę, nie? No, to tak było też trochę ze mną. Czasy się zmieniają, piekło zamarza i tak naprawdę, jeżeli do tej pory próbowaliście być anarchistami przeciw wolności, tak, i wybrać Microsoft, to nagle się okazuje, że Microsoft potrafi być bardziej wolny od tych wolnych. Także tutaj wchodzi nam .NET Core. I słuchajcie, w dobie, kiedy Java zaczyna być wkrótce płatna, może się okazać, że za niedługo wszyscy będziecie w tym .NET Core pod Linuxem pisać na jakieś dziwne platformy, wykorzystywać Azure'a i tak dalej, nie? No, mamy, jeżeli chodzi o docs.microsoft.com, tudzież stary MSDN, to tam jest, słuchajcie, wszystko i później pokażę parę screenów stamtąd, to jest naprawdę chyba lepsza dokumentacja niż MAN. I no. Poza tym mamy własnego wykopa nawet w środowisku dotnetowym i wygląda on tak. Nie wiem, czy byliście rok temu na prezentacji Pawła Łukasika o Radarze. To był człowiek, który kiedyś się zajmował dotnetem i on ten portal w ogóle wymyślił. Teraz sobie Piotr Stap to przejął, bo generalnie w tym roku to wszyscy coś przyjmują, nie? No. Jeżeli właśnie popatrzymy na dotnet, to mamy tam właśnie ILA. I głównym naszym takim ASM-em w cudzysłowie jest IL. IL jest interpretowany do ASM-a, by the way. Chyba, że ktoś go po prostu za pomocą NGENa skompiluje do czegoś innego. Poza tym można interpretować to przez CLR albo jakąś alternatywne środowisko uruchomieniowe, tak? A poza tym w przypadku, kiedy używamy C-Sharpa przez CLR mamy zarządzanie pamięcią. I uwaga, mamy zarządzanie pamięcią wtedy, kiedy chcemy, to znaczy inaczej. Wtedy, kiedy chcemy, to jej nie mamy, bo można po prostu wpieprzyć pół kodu w sekcji unsafe i wszystko będzie ok. No. Generalnie, jeżeli chodzi o dotnet, to jak robię właśnie, nie wiem, jak byłam kiedyś na studiach i robiłam w cudzysłowie prezentacje propagandowe, bo byłam ze swego czasu w kole naukowym UZ.net, tak? No to mówiłam tym studentom, że przede wszystkim dotnet jako platforma jest bezpieczna, szybka oraz wielojęzykowa i wyobraźcie sobie, że na wszystko udało mi się znaleźć jakieś potwierdzenia. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to słuchajcie, kiedyś znalazłam sobie raport Kasperskiego, który po prostu mi politycznie podpasował. Nie wiem, czy tak jest teraz, nie pamiętam, z którego on był roku, bo zrobiłam sobie po prostu screena ze strony. I oczywiście zaznaczyłam, że ta Java to jest zła i niedobra i pierwsze dwa ma na żółto, czyli największe dziury i najwięcej to jest od nich, nie? Potem jest jakiś Flash Player, co tam jeszcze mamy? Adobe, Apple, iTunes, tego typu rzeczy, nie? I okazuje się, że tutaj dotneta nie ma, tak? I dopiero po latach mi pewien człowiek uświadomił, ty wiesz, czemu w tego typu raportach tam nie ma dotneta? Bo nikt tego po prostu nie sprawdzał. Więc czasami się okazuje, że lepiej wybrać coś, czym nikt się nie interesuje i wtedy się jest bezpieczniejszym, nie? Chociażby dlatego kiedyś miałam Windows Phone przez jakiś czas, dopóki mi się nie zalał i no. I teraz jestem na Apple'u. I już się łapię w te statystyki, niestety. No, jeżeli chodzi o szybkość, to jesteśmy szybsi na szczęście od Javy. Tak, dobra, spróbuję, nie wiem, czy mi się uda to kliknąć. Z altem. No, otwieraj się.
Oczywiście otworzyło mi się trzy razy i jeszcze nie na tym screenie, co trzeba. O. Tutaj możemy sobie poczytać, w jaki sposób sobie konkretna platforma poradziła z konkretnymi problemami. I jeszcze tak właśnie, o, może porównamy z C++, to już nie będzie tak pięknie, nie? O. No dobra, ta porażka nie jest aż taka z... Dobra, może to zamknę. Wróćmy do Javy, naprawdę. Także wiecie co, tak, bardzo często jest tak, że z tej memory wychodzi słabiej. No może akurat nie w tym przykładzie. Ale właśnie jeżeli chodzi o CPU, to bije bardzo wiele platform na głowę. Dlaczego? Głównie dlatego, że chcą zaoszczędzić sobie hajsy na Azurze. Dobra, ja sobie to przełączę. Okej, kliknę. Jeżeli chodzi o wielojęzykowość, słuchajcie, no to tak. Większość, jak piszę w dotnecie, to tak. C++, CLI, C#, Visual Basic for .NET i tak naprawdę jeszcze F# ewentualnie, jak ktoś woli te języki bardziej funkcyjne, tak? Ale się nagle okazuje, że tego jest od cholery i jeszcze ciut, a to jest tylko fragment screena. A jeżeli komuś to byłoby mało, no to zawsze może zaimplementować własny język ze względu na to, że cała platforma, jeżeli chodzi o środowisko uruchomieniowe, jest ustandaryzowana CLI, czyli Common Language Infrastructure, czyli taki opis, który opisuje, w jaki sposób język nasz musi się po kompilacji zachowywać, żeby był prawidłowo interpretowany przez platformę dotnetową, jest po prostu ustandaryzowany poprzez ECMA 335 albo ISO AC 23271. Ponadto każdy może odpalić tam na jakimś właśnie swoim kompilatorze, może uruchomić, znaczy utworzyć własne środowisko uruchomieniowe i szczerze mówiąc żadnych patentów na to nie ma, tak? Dobra, widzę, że już wszyscy śpią, to już nie będę tak o tym dotnecie gadać. Jeżeli kogoś by to mimo wszystko interesowało, to mogę zaproponować takie trzy książki. Pierwszą z nich jest ta, CLR via C#. To jest kurka Biblia, jeżeli chodzi o środowisko uruchomieniowe, dotnetowe. Jeżeli byście się chcieli coś bawić niekoniecznie grzecznie, no to jest coś, co się ma na biurku, pod poduszką i tak dalej. Ta druga książka jeszcze nie wyszła. Jest na razie w preorderze, ale ze względu na to, że napisał ją Konrad Kokosa, to on nie mógł tego zjebać. Po prostu to jest niemożliwe. Ze względu na to, że ten człowiek ma tak dużą wiedzę na ten temat, że to jest po prostu głowa mała. A w dodatku jeszcze pani, która pisała Garbage Collector, ten Microsoftowy, była recenzentem tej książki, ta recenzja również była mega pozytywna. Powstało jeszcze coś takiego, ja tą książkę umieściłam tylko dlatego, że jest. Ze względu na to, że tych pozycji w tym zakresie jest bardzo niewiele i tak szczerze się napaliłam, miałam nawet część rzeczy zrobić właśnie z tej książki, ale co się okazało, że większość to jest pokazane, w jaki sposób wywołuje się konkretne API i w jaki sposób wysłać zapytanie HTTP i odebrać odpowiedź. I jedyne, czym się to różniło, to linkami. Jak nam starczy na końcu czasu, to może trochę pokażę. Dobra. No to przejdźmy do tego hakierowania, nie? No. Także... W moim mniemaniu hakierowanie to jest bardziej modyfikacja czegoś, tak? Czegoś, co już istnieje, co już mamy. Napiszemy sobie jakąś nakładkę na jakieś polecenie systemowe, pokażę, w jaki sposób to zrobić. Coś sobie w naszym systemie ustawimy z poziomu własnego kodu, coś tak bardziej, żeby tam się w systemie pobawić. Poużywamy sobie powłok systemowych, napiszemy własną usługę systemową, a na końcu może odpalimy coś brzydkiego, jak starczy czasu. No, to teraz czas na mięcho, nie? Umówmy się tak, że jak Visual Studio nie będzie odpowiadać, to postaram się odpowiadać na pytania z sali. Podpalałam sobie tutaj wszystko wcześniej, ale znając życie, to wiecie, jak to jest z tym. Dobra. Tak, wczoraj działało, ale wiesz co, to, że coś wczoraj zadziała, to ja znam już tą platformę na tyle, że jej nie ufam po prostu. Nie, wiesz co, .NET jest bardzo stabilny, ale jeżeli chodzi o Visual Studio nafaszerowane dodatkami, to już niekoniecznie. Połowę mi się udało powyłączać, ale część, jak zaczęłam włączać, to mi się okazało, że nagle mi się projekty nie odpalało, a do tego już nie chciałam doprowadzić, więc powłączałam część z powrotem. Które? Zobaczymy. No spoko, zobaczymy. Znaczy nie pamiętam, w którym momencie pusznęłam jeszcze końcówki kodu. Nie, nie mówię, ja nie wiem, czy to jest.
Spoko, no to później posiedzimy i spróbujemy doprowadzić to do tego, żeby działało. Dobra, jeżeli chodzi o system Windows, to niektórzy znają coś takiego jak DLL-Hell. Tak, że wsadzamy sobie bibliotekę nie w tym miejscu i ona się ładuje. Jeżeli chcemy temu zapobiec, a jesteśmy deweloperami, albo mamy Windows SDK, albo Visual Studio, to możemy użyć sobie narzędzia gututil i sobie po prostu wsadzić tą DLL-kę. Mamy wtedy pewność, że on z pierwszej kolejności weźmie ją z tego miejsca. Gdzie one są przechowywane? C, Windows, Microsoft.net, Assembly, GATS, MSIL. Spróbuję teraz właśnie pokazać pewien kawałek demo. Zacznę od... Nie command prompt. Ten fajny command prompt. Dobra, coś tutaj widać. Okej. Okay. Dobra. Teraz jest... Fuz, jak fuzowanie. Log, jak log. I VW, jak Volkswagen Golf. Dobra. To okienko oczywiście pokazało mi się jak zwykle nie tutaj. Dobra, bach. Tu je mam, dam mu delete. Dobra. Czy jest tu delete all? Jest delete all. Refresh. Dobra, ja spróbuję teraz odpalić tego tracerta, o którym tutaj kolega mówił. Może nie broadcaster, miałeś, bo tracert, szukam. OK, start. Omówię to narzędzie nieco później, ale to, co chcę na razie pokazać. Aha, oczywiście, wyglądam z okienkiem, a pokazało mi się nie tu. Było coś mowa o pingowaniu WP? Dobra. Run. Okej, okay. Pójdzie, nie pójdzie? Poszło. Coś tam idzie. Starczy, że się załadował. Tu ustawienie może zamknę. I teraz damy refresh. I tutaj jesteśmy w stanie widzieć, jakie DLL-ki nam się załadowały i skąd. Dobra, czy ja jakąś rozpoznaję? A dobra, najpierw otwórzmy coś. Najpierw sobie otworzymy coś takiego z zewnątrz. Widzicie, co tutaj jest? Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Mamy tutaj informację o tym, że operacja z załadowaniem się powiodła. Mamy tutaj lokalizacje, z których się załadowała nasza DLL-ka, z jakimi parametrami, z jakimi lokalami i wszystkie generalnie informacje. Tutaj mamy, że znaleziono zestaw przeszukując pamięć podręczną GAK, tak? Ale jeżeli sobie weźmiemy jakąś inną, taka co wiem, że jeszcze w GAK-u nie jest, bo ją wywaliłam, coś swojego, na przykład to. Ta ziomuwa się załadowała bezpośrednio z tej lokalizacji. To jest lokalizacja, w której mam ten projekt. Kompilowałam go w release, więc jest w folderze release. Załadowała się z tym konfigiem, bo czasami się okazuje, że te konfigi są w różnym miejscu, w zależności od tego, gdzie jest aplikacja i sobie pociągnął nie ten konfig, więc tutaj możemy to zweryfikować. Jesteśmy w stanie też powiedzieć, co to ładuje i tak dalej. Teraz mogę spróbować załadować tą bibliotekę i odpalić to jakby gdzieś tam z dysku. O ile mi pozwoli na to. Albo dobra, dam sobie już z tym spokój, bo mam problem z nawigacją. Okej, okay, pokaz slajdów. Kolejne właśnie, w czym możemy sobie sprawdzić, jakie DLL-ki się ładują, to jest AsmSpy. Spróbuję go również odpalić. Mam gdzieś tu przygotowany nawet skrót. Okej. Okay. CD i tu jest lokalizacja.
I teraz jeszcze mamy... A, nazwa katalogu jest nieprawidłowa, no tak. Bo to nie jest nazwa katalogu. I teraz możemy lecieć z tym AsmSpy'em i za parametra podać mu jakąś binarkę. Na przykład, dobra, nie wiem, czy to będziecie widzieć teraz. Kopiuj jako ścieżkę. No, bez przesady, człowieku. I tutaj mamy też część z tych informacji, do czego nasza binarka referuje. W tym wypadku tylko do WinAPI, nie? Dobra, to jest to, jeżeli chodzi o DLL-ki. Także jeżeli szukacie, w którym miejscu coś wam się ładuje i nie jesteście pewni, czy konkretnie to, to warto sprawdzić to w tym miejscu. Jeżeli by wam to fajne narzędzie nie działało, to są dwie możliwości. Albo w settingsach nie ma włączonego logowania, albo trzeba poustawiać konkretne rzeczy w rejestrze. Tutaj przygotowałam trochę PowerShell'a, który wam to wszystko w rejestrze poustawia. I kolejna rzecz, która jest, to ten logpath folder musi istnieć, bo inaczej też się nie odpali, więc mkdir fastlog powinno zadziałać. Dobra, spróbuję wrócić do prezentacji. OK. No co jest? To był ten Fusion Log. Kolejnym ciekawym narzędziem, które pomoże nam w analizie, jest Tune. Czy ktoś słyszał o Tune? To jest takie właśnie bardzo fajne, cofnę z powrotem, narzędzie Konrada Kokosy. Wygląda ono mniej więcej tak. To, co mamy tutaj, to tu mamy jakiś kawałek kodu i jesteśmy w stanie podejrzeć go w ilu oraz w ASMie, czyli mamy kawałek kodu i sprawdzamy, na jakiego ila i ASMa zostanie on przetłumaczony. Miałam tutaj poprzednią wersję, ale okazało się, że w trakcie, kiedy siedziałam, powstał update. Więc postanowiłam, że jego również pobiorę. I słuchajcie, spróbowałam odpalić i bang. Not for you exception, jak to ja mówię. Czyli to jest, wiecie, wtedy, kiedy blondynka nie przeczyta, w jaki sposób się używa narzędzia i próbuje go używać. Zgadnijcie, co zrobiłam nie tak. Okej, to może pierwsze pytanie. Czy ktoś kiedykolwiek używał Tuna? Dobra, nikt. A więc to, co ja zrobiłam, to spróbowałam załadować plik C-sharpowy zamiast plik XML-owy, który wygląda mniej więcej tak. Czyli tutaj mamy jakiś początek i parametry i tylko tutaj wklejamy ten kod źródłowy, tak? No, więc jaj, później zadziałało. Spróbuję odpalić tego Tuna. To będzie trochę meksyk, ze względu na to, że on na mojej rozdziałce to się otwiera w taki sposób, że pół okna nie widzę. Aż się zastanawiałam w którymś momencie, czy to zgłosić. Może jak przerzucę na tamten ekran, to będzie cokolwiek widać, bo tu widzę kawałek ekranu. Dobra, czyli tutaj było tak shift i prawy, żeby mieć przenieś i strzałkami. I dopiero teraz mogę go przenieść gdzieś tu. Dobra, też tnie, ale w domyśle jest taki dziwny i się go zresizować nie da. Już później w tej wersji niby się da. Dobra, mam resize. Więc to, co ja robię teraz, żeby ułatwić sobie tą robotę, to otwieram sobie jakiegokolwiek sampla, żeby mi się nie wywalił przy otwieraniu. Potem wyszukuję sobie jakikolwiek, może już tu lokalnie, żeby nie przeszkadzać, jakikolwiek plik C-sharpowy. No, chociażby ten Open Visual Studio Code tym razem, żeby się nie przeciął. Okej. Dobre, najprostsze, co może być. Gdzie ja cię mam? Pokaż kotku, co masz w środku. Pyk. I tutaj możecie sobie wybrać platformę i debug czy release. Najpierw to odpalę w debugu. Okej, coś idzie. Skip compilation. Przejdziesz, panie, czy nie przejdziesz? Invoke method. No, ten argument mi nic akurat nie da, więc to się zepsuje. Nieważne. Ja jedyne, co chciałam, to podejrzeć. Ila? Czyli mamy tutaj właśnie, w jaki sposób wygląda kod ilowy. Mamy tutaj właśnie tą funkcję, którą sobie zadeklarowaliśmy.
Mamy tutaj parametry lokalne tego programu, które zostały stworzone, i pewien taniec. Tutaj mamy to w wersji ASMowej. Szkoda, że o ile stara wersja miała numerowanie linii, to ta już nie ma. Więc spróbuję może skopiować, jeżeli się da, tego ASMA do VS Code'a. Dobra, mam w debugu. I spróbuję to samo puścić w release. Run. No, log. Lecisz? Oczywiście run się wywali, ale nie o to mi chodzi. OK, running ending true. I mamy nowy. Kopiuję to tutaj tylko w tym celu, żeby pokazać ilość linii dla tego kawałka. W przypadku debugu mamy ich z pustymi 57, ale kończy się gdzieś na 55. A tutaj 44. W takim razie zauważcie, że tych linii jest mniej, więc będziecie mogli sobie zanalizować, w jaki sposób wasz kod jest optymalizowany z domyślnymi flagami. Oczywiście później będzie można to zmodyfikować. To jest dostępne jako kod źródłowy, więc nie ma problemu. Tutaj to, co możemy zrobić, to możemy bezpośrednio tutaj sobie edytować kod. Jak to zmienimy, klikniemy Run. On nam przeanalizuje ten kod ponownie. Bardzo fajne narzędzie. Polecam wszelkiego typu osobom, które chcą zanalizować lub zoptymalizować swój kod na podstawie tego, w jaki sposób wypluwana jest na niego binarka. OK. Kolejnym takim narzędziem jest IllSpy. Z IllSpy'a pewnie korzystaliście, nie? O, też nie. Czy jest na sali dotnetowiec? Dobra. No to ładujemy IllSpy'a. Gdzie ja go mam? OK, jeszcze raz muszę iść w takim razie na pulpit. Tam mam magiczny folder ze skrótami. Prezentacja, skróty, IllSpy. OK. I teraz jest loteria. W którym miejscu on mi się pojawi? Jan, gdzie mam myszkę? OK. Już go widzę. OK. Załaduję tego CHK dumpa, którego będę później używać. I o, proszę. W momencie, kiedy mamy tak naprawdę binarkę, jesteśmy w stanie ją załadować i sobie podejrzeć ją zarówno w ILLU, jak i w samym C Sharpie, jak i w miksie dwóch z nich. I bardzo często się zdarza, że to jest totalnie 1:1 to, co napisaliśmy. Dobra, to może jeszcze odpalę jakiegoś WinTracert. Bin, debug, intracertexe. Ja niestety widzę więcej niż, mniej niż wy. Także tutaj jesteśmy w stanie sobie podejrzeć, co potworzyliśmy. Mamy na przykład to hoplist. Możemy sobie podejrzeć, jakie metody potworzyliśmy, jakich zmiennych użyliśmy. Poza tym właśnie mamy informacje o rzeczach, które były dowiązane. Ja spróbuję również tutaj rozwinąć typy, które zostały użyte przez naszą aplikację. Zmienne, property, a także sam kod. Metody, jeżeli mi się uda na jakąś metodę stąd najechać. Main window. No i na przykład mamy tutaj deklaracji jakichś zmiennych i mamy initialize component, który jest wywoływany z zewnątrz. Ale mamy tutaj przykład metody onChecked, która w przypadku IPv6 wyłącza nam param czwarty, czyli nie można jednocześnie wymusić IPv4 i IPv6 oraz param J, czyli lista hopów, przez które przechodzi, również jest ustawiona na false ze względu na to, że ten feature jest dostępny tylko dla IPv4, tak?
Także jestem w stanie w ten sposób, nie mając dostępu do kodu źródłowego, ładując tutaj DLL-kę, tudzież ładując tutaj egzeka, podejrzeć sobie, co ma w środku. Tutaj jest załadowana jedna z systemowych, więc również możemy ładować sobie systemowe, możemy sobie ładować je z GAKa i w ten sposób przeanalizować tak naprawdę nasz kod 1:1, chyba że ktoś był niegrzeczny i nam go zaobfuskował, ale przecież nie mamy wrednych ludzi wokół, nie? No, też tak sądzę. Dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o IllSpy. Jeżeli chodzi o wrapery na CMD, to właśnie pokazałam na przykładzie tego mojego tracerta, do którego kod wrzuciłam na GitHuba faktycznie wcześniej. Bang. Dobra. Sobie na chwilę przerzucę na drugi ekran po to, żeby zmienić sobie projekt. Okej. F7. Dobra, mamy główne okno aplikacji i co my tutaj mamy, tak? Tworzymy sobie jakiś model, który sobie później bindujemy do widoku, a kolejne co robimy, to mam właśnie taką osobną, małą DLL-kę, która robi taką magię. F12. Tutaj mam wrapper na CMD, który to wrapper, jeżeli tekst nam przyjdzie z outputu, to go dodaje, gdzie to my już sobie w evencie zapisaliśmy, że do konkretnego tam jakiegoś pola tekstowego. I właśnie informuje nas również o exicie, żeby znowu można było przycisnąć run. No i zrzucamy sobie error code. Mamy taką funkcję run CMD proces. Pyk. Co tutaj mamy? Zwykły proces start, wywoływany w tym przypadku trochę asynchronicznie. Owrapowałam sobie podstawowe eventy, żeby być w stanie z tym w ogóle rozmawiać. I tak naprawdę w ten sposób, poprzez proces info i proces start, jesteśmy w stanie odpalić dowolne polecenie powłoki systemowej w przypadku CMD-ka. Jeżeli tutaj mamy powłokę tekstową, to co z powłoką graficzną? Przejdźmy sobie do czegoś takiego. Dobra. Stworzyłam sobie... Dobra. Cofaj. Tworzę sobie prosty programik typu class library. Podpisuję to assembly, żeby mój system mu zaufał. Wykonuję taką komendę i jestem w stanie robić dodatkowe rzeczy. Teraz tak. To był projekt... MyExt. Ładuje się nowa instancja Visual Studio. Jak stoję z czasem? 38 minut. Dobra. Może zdążę. Będę cięła. Loading Solution Project. Może od razu tam, bo to jest małe. Jestem na etapie, że nie jestem w stanie przesunąć okna ze względu na to, że mi się przycił Visual Studio. Także czy jest jakieś pytanie? Bo obiecałam, że jak się zatnie, no to... Okej. Dobra, więc... To ja sobie poczekam. Yeah, I have it. On się zacina, bo mój komputer nie wyrabia z tym, że są trzy instancje Visual Studio plus Office plus cholera wie co jeszcze. Open folder in File Explorer, bo zaraz będę tego potrzebować. Dobra. Co my tu mamy? Zauważcie, że mamy bardzo, ale to bardzo prostą rzecz. Najpierw mamy funkcję, w przypadku, ja akurat sobie wybrałam dodanie coś do menu. W pierwszym kroku sprawdzamy, czy menu może zostać pokazane. Potem to menu tworzymy. I przy kliku na to menu wywołujemy główną tą funkcję. Co ta funkcja robi? Wchodzi do katalogu, potem pobiera z niego wszystkie pliki, przenosi katalog wyżej. Jeżeli po tej operacji ten plik jest, znaczy ten folder jest pusty, to go po prostu usuwa. Myk był taki, że jeżeli się rozpakowywało jakieś zipy, to bardzo często on tworzył sobie katalog nadrzędny, który nie był nam do niczego potrzebny, więc w którymś momencie po prostu sobie tego użyłam. Żeby nie pierdzielić się po raz kolejny w command line'ie, ściągnęłam sobie taką aplikację Server Manager,
Później do niej podlinkuję. Gdzie się pokazała znowu? OK. Załaduję sobie tego ekstraktora. Mam. I ona mi pozwoli na to, abym tego konkretnego ekstraktora, którego sobie zbudowałam, bezpośrednio zainstalować i zarejestrować. Czyli mamy dla 6.4 install i register. I teraz, dobra, będę musiała, nie wiem, o, może to okno wezmę. Dobra, czy propertiesy są duże? Dobra, tu jest jeden plik. Ale dobra, zrobię kopię, nie? I teraz, jeżeli... O, tutaj pojawiła mi się właśnie nowa komenda, extract. Ciach. Jak widać, properties copy nie ma, a ten plik się pojawił tutaj bezpośrednio. Assembly info.cs, tak? Czyli, bo to była kopia tego propertiesa, czyli mieliśmy dokładnie ten sam assembly info.cs. Kolejne, co teraz zrobię, to wejdę z powrotem do tej aplikacji, jak tylko na nią kliknę i odinstaluję to, czyli serwer, unregister, serwer, uninstall. I teraz, jak spróbuję zrobić ten sam myk, to zauważcie, że już tutaj tego mojego narzędzia nie ma. Także to było na żywo. No. Teraz z tym skończę. Bye bye, już cię nie potrzebuję teraz. Dema lubią nie wychodzić. Okej. Okay. Ten skrót jeszcze wywalę stąd. I lecimy dalej. Jeżeli chcemy wywołać swój kod natywny, to pierwszy co, to musimy go wyeksportować. Także jeżeli tworzymy sobie jakąś funkcyjkę, to musimy pamiętać o tym, że żeby dać declare space dll export int icdcl, tak? Żebyśmy byli w stanie odpalić tą funkcję na przykład z C++. Tutaj dałam extern C ze względu na to, że nie chciałam, żeby ta nazwa była dekorowana w cholera w jaki sposób, nie? Kolejne, co należy zrobić, to ten nasz mały, tą naszą małą solucję dać jako Dynamic Library i skompilować to jako DLL-kę. I wykorzystujemy ją bezpośrednio w ten sposób. Czyli DLL import, tutaj sobie w stringu mamy filepath, więc go podajemy. I podajemy również konwencję wywołania. W tym przypadku wzięliśmy CDCL, więc on musi być tutaj. I jeżeli sobie ten private extern static int tutaj wrzucimy, to możemy później w naszej funkcji już zarządzalnej wywołać tą funkcję i będzie git. Ale szczerze mówiąc, to jest właśnie mało interesujące. Kolejną rzeczą, którą mamy, jeżeli chodzi o mechanizm pinvoke, to możemy sobie napisać hello worlda. Jako już kupiłam sobie tamtą książkę, to pomyślałam, że coś z niej podpierdzielę, to będzie to ten kawałek kodu. Więc on jest właśnie z tego Greyhat C Sharp. I co tutaj zamyk człowiek zrobił? Pokazał, że jest w stanie w dotnecie wykryć system operacyjny. W przypadku Windowsa leci MessageBox, w przypadku Linuxa leci printf. Ze względu na to, że tutaj był w stanie załadować DLL import z libc. Pod Windowsem, szczerze mówiąc, nie udało mi się tego zrobić. Dobra. Jeżeli chodzi właśnie o mechanizm pinvoke, to zróbmy sobie coś ciekawszego. Pokażę kawałek mojego ulubionego projektu z Painvoke'iem. Bang. Mamy tutaj czas systemowy, tak? Pierwsze, co robimy, to sobie pobieramy jakiś czas i ustawiamy go. Jeżeli został ustawiony, to dajemy, że został ustawiony. Jeżeli nie został ustawiony, no to trudno. Wiadomo, że wymaga to praw administratorskich, tak? Mamy Refresh OS Time, jak wygląda, F12. Co za magia się tu dzieje? Najpierw sobie sprawdzamy, czy ten serwer istnieje, pobieramy go po NTP-ie, później poprzez helper ustawiamy ten czas systemowy, który został przez ten NTP pobrany. Bang. To, co właśnie mamy, to jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o ten kawałek, to jeżeli mamy ten system time,
to musimy pamiętać, żeby on był layout kind sequential, ze względu na to, że bardzo często się okazuje tak, że te struktury muszą być upakowane w pamięci po kolei, bo potem funkcje, które mamy z WinAPI, mogą nam źle to zinterpretować. Okej. Okay. Ten kod również jest dostępny na GitLabie, pod tym linkiem. Kolejną właśnie taką ciekawą rzeczą, którą wam pokazałam, to znaczy, którą chcę wam pokazać, to najprostszy keylogger. Taka sytuacja, okazuje się, że jeżeli do WinAPI ma dostęp coś, co jest Microsoftowe, to oni totalnie don't care, co to jest. Więc postanowiłam, że sprawdzę, czy pisząc najprostszy keylogger na świecie, to czy on po prostu zadziała bez jakiegoś tam właśnie pierdzielenia się z antywirusami. I o dziwo, słuchajcie, działa. CHK dump, tak sobie go nazwałam. Co ja tu zrobiłam, to po prostu podpięłam się pod hooka od klawiatury i po prostu dumpuję wszystko do pliku. Dosłownie znak po znaku, jako że nie wiem, w którym momencie mi się uda ubić, a nadal chcę, żeby ten plik był do odczytu, żeby się dało go odczytać, a żeby nie było tam jakichś śmieci. No to po prostu otwieram strumień co znak. Spróbuję to odpalić. Jak widać, nie drze się, a przynajmniej wczoraj się jeszcze nie darł. Okej. Dobra, i teraz jeżeli bym coś napisała, controller notepad, gdzie jest moja myszka, bo się notepad nie tu otworzył, gdzie trzeba. Okej, starczy. I teraz mam o tyle dobrą sytuację. Dobra, zatrzymam ten proces w tym momencie. Dobrze właśnie jest, że on mi tutaj zniknął, ale na szczęście mam stop debugging. Bo tak to bym go szukała, cholera wie gdzie. Dobra. I teraz postaram się wejść w miejsce, gdzie mi się ta binarka... Nie, do EBJ-a na miłość boską, binarka. On poszedł na release, więc tutaj. I w tym pliku tekstowym... O, mam coś takiego. Tutaj mam ten wlazł pies do kuchni. Mam tutaj znaki specjalne, bo już ich nie przechwytywałam ze względu na to, że to jest prosty kod z WinAPI. Ale zauważcie, że już tego i ukradł mięsa ćwierć już nie ma, tak? Co było po zatrzymaniu. Nic się nie odezwało. Nic. Szczerze mówiąc, byłam zdziwiona, bo myślałam, że będę bita po łapach w tym miejscu, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, więc uznałam, że przejdę trochę dalej. Dobra. Bezpośrednio tą funkcję wziąłam z set, window hook, x-function i tak dalej. Okazało się, że wszystko było pięknie opisane na stronach dokumentacji Microsoftu. Nic nie musiałam tutaj kombinować, nie? Kolejne, studzimy emocje. Widzę, że już mam 4 minuty, więc postaram się jak najszybciej. Studzimy emocje. Rejestr systemowy. Jeżeli chodzi o rejestr systemowy, można go w bardzo prosty sposób odpytać w ten sposób. Zapisu już nie będę pokazywać ze względu na to, że mam 4 minuty, więc muszę się naprawdę streszczać. Więc pokażę wam coś ciekawszego. Co do WMI, któregoś razu napisałam sobie coś w związku z WMI, ale niestety dostałam informację, że coś poszło nie tak. Bardzo często się zdarza taka sytuacja, że odpalimy coś w WMI, mamy swój kodzik, ale ten kodzik działa tylko dla konkretnego systemu operacyjnego i dla żadnego innego nie, bo coś tam się zmieniło. Poza tym może się nagle okazać, że mamy różne aplikacje i nie działczy, nie? Także bardzo dobrą rzeczą jest sobie sprawdzić przy użyciu WMI Explorera, czy nadal mamy możliwość, no tutaj dam connect, czy mamy możliwość skorzystania z tego konkretnego zapytania. Większość to tak naprawdę biorę zawsze stąd i jesteśmy w stanie tutaj sobie odpytać masę rzeczy. A później, jak już to sobie ogarniemy,
to jak już sobie wybierzemy konkretną rzecz, to ogarniamy sobie coś takiego jak WMI Code Creator, wybieramy konkretną rzecz i mamy tutaj kod, który należy bezpośrednio wkleić. W tym przypadku mamy akurat VScript, ale jesteśmy w stanie to bardzo szybko zmienić na kod C-sharpowy. Bang. Copy-paste i działa. I nagle okazuje się, że właśnie te wszystkie tule systemowe, super fajne, które gdzieś tam były dodawane do komputer świata czy innego po co formatu, były właśnie wygenerowane w ten sposób, nie? Miałam tutaj więcej demo na ten temat, ale mam już naprawdę za mało czasu, mam 2 minuty. A jeszcze chcę wam pokazać coś niebezpiecznego, nie? Dobra, nadal można coś w tym zrobić, więc już bez dem ze względu na czas. To, co zrobiłam tutaj, to postanowiłam, że użyję tego do stworzenia własnej usługi systemowej. Tutaj sobie pobieram informacje o dyskach, a następnie, co zrobię, to usługę systemową, która z tych danych skorzysta. Dobra. Więc bach, tworzę usługę systemową. Tutaj właśnie jak tworzycie później instalator do usługi systemowej, to pamiętajcie, żeby ustawić tutaj na local system, będziecie mieli większe możliwości. No, nie przycinaj się. I kolejną rzeczą, by default nie macie ustawionego tutaj startup projectu, więc nie może się uruchomić. Trzeba wziąć na ten, w moim przypadku jest to file broadcaster program. Sposób instalacji, pokazałabym wam to zainstalowanie, ale niestety mało czasu. Install util exe i tutaj mamy naszego exeka, którego tam daliśmy jako startup project. I tutaj właśnie jeszcze taka ciekawostka. To okno pochodzi z czegoś takiego jak Developer Command Prompt for Visual Studio. Więc bardzo często, żeby już nie kombinować z ustawieniami systemowymi, żeby nie kombinować ze swoimi ustawieniami środowiska, z swoimi environmentami i tak dalej, to tutaj macie właśnie dodatkowego command prompta, który będzie dowiązany do wszystkich rzeczy, które są związane z Visual Studio, które są związane z rzeczami stricte dotnetowymi także. Okej. Okay. Tutaj właśnie wcześniej pokazałam, że po tym jak wywołałam tą komendę, to tutaj mi się pojawiło to na liście. Zaczęło mi pluć jakimiś logami. Później, dobra, i później to sobie odinstalowałam i już nie było. Jeszcze mogę pokazać, że faktycznie, nie wiem, jakiś dysk mały. Okej. Dobra, zastrzeżony przez system najmniejszy dysk, że faktycznie ten write mi się tu skopiował. Możecie sobie odpalić, wszystko jest na GitHubie. W razie problemów to po prostu pytać. Dobra, i postanowiłam, że no pokażę na koniec coś brzydkiego, więc dawać mi tu payloada. Ściągnęłam sobie takie bardzo brzydkie narzędzie na M i wygenerowałam takiego oto exploita, a potem próbowałam go sobie użyć w swojej aplikacji. Co użyłam? Postanowiłam, że wezmę tego payloada, skopiuję, zaalokuję sobie pamięć. No i potem uruchomię to coś i okazało się, że po skompilowaniu miałam... serio? Are you fucking kidding me? Tak? Taka uwaga. Jeżeli generujesz coś z metasploita, zawsze wykryją to jako bugie. Chyba dobrze. Tak. Jak to zrobiłabyś, to gdybyś payload zrobiła sama w jakiś magiczny sposób... Człowieku, wtedy bym straciła cnotę w hakowaniu, a do tego nie chcę doprowadzić. Przynajmniej na razie. Także... Tak to wygląda. Tutaj podałam jeszcze komendę. I tutaj jak to rozwiniemy, to jest po prostu, to są żywcem hex wartości przepisane z tego payloada, nie? Dobra, jeżeli ktoś by faktycznie chciał pójść krok dalej, to jest takie miejsce w... bezpośrednio w GitHubie. Możecie się zgłębić, poczytać i tak dalej. Miałam w planach z komunikowaniem się z tymi wszystkimi frameworkami dla seków, ale a, nie mam już czasu, a b, uznałam, że to jest nudne ze względu na to, że większość, jak mówiłam, to było po prostu wywoływanie jakiegoś tam API webowego. Zawsze, jeżeli już wam się naprawdę znudzi to właśnie posługiwanie się Windowsem, .NETem i tak dalej, to możecie sobie w Windowsie zainstalować Kalego.
Podsumowując, bo jestem po czasie, udało nam się porozmawiać o dotnecie, popatrzyliśmy sobie, w jaki sposób wygląda ten IL i ASM. W WM-ie się już nie popawiliśmy, bo, nie ma czas, bo już nie było czasu. Jakaś tam usługa została odpalona. Owrapowaliśmy sobie jakiegoś CMDK-a. Nakarmiliśmy nasz kod witaminką i wiemy, gdzie w razie czego szukać informacji. Jako, że jestem 2 minuty po czasie, to już pewnie pytań nie będzie. Także dziękuję bardzo. Tutaj macie do mnie dane, nie wiem, czy je widać. W razie czego jeszcze powinnam tutaj przez pół godziny być. Kod jest tutaj, ale z tego, co widzę, to kolega, który mnie wystalkował, już był w stanie to ogarnąć. No i oddaję w takim razie głos panu prezesowi. Dzięki bardzo. Okej, Pionkasia, w takim razie dla ciebie dyplom, twój pierwszy SBS-owy jako prelegenta. Notatniczek, długopisik, pierwszy zadostany, a nie zabrany. No i naklejeczki, też zadostane, nie zabrane. Więc... Przecież dostałam przy rejestracji pierwszy, o co chodzi pierwszy? Ale jako prelegent. Okej, to teraz tak, jakby potrzebujemy dosłownie... jedną rzecz? Pewnie. Słuchajcie, było tutaj wcześniej powiedziane, że pierwszą zapchaj dziurą był mój poprzednik. Nie, on nie był pierwszą zapchaj dziurą. Pierwszą zapchaj dziurą w roku 2013 był Borys Łącki, także brawo dla Borysa. I wiecie co, był taką zapchaj dziurą, że później już po prostu każdego następnego roku już się pojawił oficjalnie. Także wielkie brawa dla niego, to był naprawdę świetny nabytek.